Cześć, nazywam się Kuba Rzeźniczak, jestem zawodnikiem Legii Warszawa. Jak widzę, tutaj jest dużo kibiców. Chciałem was zaprosić na lekcję z mistrzem. Mam nadzieję, że będzie fajnie i że będziecie się dobrze bawić. Tak jest? Dobra. Teraz do połowy robimy wymachy ramion do przodu. Ja myślę, że gdzieś jest taki moment, że dzieciaki po prostu przestają być aktywne i później zaczyna być już taka po prostu niechęć, tak, do sportu, bo zaczynają być słabsze, mniej sprawne i przez to już straci się taki zapał i chęć. Dziwi mnie w ogóle ta akcja, no bo ja WF kochałem, to był mój najlepszy przedmiot i robiłem wszystko, żeby jak najczęściej na tej lekcji się znajdować. No teraz troszkę czasy się zmieniają, musimy dbać o to właśnie, żeby te maluchy na WF chodziły, no bo sport to zdrowie i jak najwięcej ruchu trzeba im zapewniać i, no i właśnie też dbać o to, żeby te lekcje były ciekawe. I prowadzimy piłkę, później prowadzimy ją powoli, chodź. No. Jeśli jest ta kontynuacja cały czas aktywności ruchowej, myślę, że do późnego wieku zostaje i to staje się niejako takim nałogiem. Przekazujesz piłkę na tym. Przekazuj. Teraz spróbujemy między nogami. Lubicie się w pary, stańmy naprzeciwko siebie. Dobra? Para, tak? Macie parę? To jedna stoi tu, a druga stoi tam. W tych parach sobie podajemy piłkę. Wewnętrzną częścią stopy. O, ekstra. Robimy to, co zawsze na lekcjach WF-u, tak? Czyli dajemy dzieciom możliwość wyżycia się, żeby miały możliwość ujścia swoich emocji, tak? Adrenalinę, żeby miały gdzie zużyć, tak? Żeby później idąc na lekcje siedziały spokojnie w ławkach, to gdzieś muszą te swoje emocje ujść. Biegnie, obiega tego drugiego. Mogę ich tylko zachęcić, bo to jest fajne. Kiedyś tych komputerów nie było i człowiek cały wolny czas spędzał na świeżym powietrzu. Teraz jest dużo różnych pokus, te komputery właśnie. Mam też dużo rodzeństwa i wiem jak to jest. Mogę tylko zachęcić, że sport to zdrowie, ruch też, więc korzystajcie z tego. Piłka, nie wiem, różnego rodzaju sporty, nawet pływanie czy bieganie też jest fajne. Oczywiście dla mnie piłka nożna zawsze była na pierwszym miejscu, ale myślę, że każdy w tym szerokim pojęciu, jakim jest sport, znajdzie coś dla siebie. Nie zawsze wychodzi, ale dawaj, druga noga. Super, jeszcze raz. W takich normalnych zajęciach WF-u no nie mamy takich z takimi mistrzami jakby grać w zajęciach WF-u. Bierzemy i ze slalomem mijamy pachołki. Dzieci są bardziej skupione, takie widać, że drzwi się słuchają, starają się wykonywać te polecenia starannie. Są bardziej chyba zdyscyplinowane, tak? Bo przychodzi ktoś inny, ktoś zupełnie nowy, znana postać i to ich bardziej chyba motywuje do zajęć. Myślę, że Kuba sobie świetnie poradził. Muszę przyznać, że nie była to łatwa lekcja. Troszeczkę się stresowałem, myślę, że dużo łatwiej się gra na boisku niż prowadzi lekcje z dzieciakami, ale mimo to było bardzo, bardzo przyjemnie, z każdą minutą. Czułem się lepiej, mam nadzieję, że dzieciakom się podobało i że w jakimś stopniu zachęcimy do tego, żeby na ten WF chodzić. Ja zrobimy, staramy się to samo, tylko że po zewnętrznej stronie. Staramy się używać i lewej, i prawej nogi. No, udało się. No, nieźle. Ja gram z czwórkami, bo ich nie jest. Dawaj, wy zaczynacie. Dawaj do przodu, dawaj. Nie wszyscy razem. WF z mistrzem to bardzo fajna akcja. Na pewno miło jest potrenować pod okiem kogoś znanego, jakiegoś sportowca, którego na co dzień się ogląda w telewizji. Mam nadzieję, że to w jakimś stopniu zachęci dzieciaków do tego, żeby na WF chodzić, rozwijać się pod względem ruchowym. Dobrze. Podaniami, jak najwięcej podań robimy. No dobrze. Najlepsze to było właśnie to strzelanie karnych, bo to można było
poczuć, jakby się nie miało jednej nogi i być w skórze takiego niepełnosprawnego człowieka. Jak oni wykonują rzuty karne. Kiedy graliśmy w piłkę, to było bardzo fajne, że bo tak wszyscy jakby się zgrali i no, próbowali wygrać. No nie wiem, czy strzelę właśnie. Nie udało się. Było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że będziecie chodzić na WF, a nie się z niego zwalniać w taką nagrodę i też podziękowanie, że mogę tutaj z wami być. To chciałem was zaprosić wszystkich, którzy tutaj trenowaliście na następny mecz Legii. WF Wisła!